Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony oczywiście Stevie, a to jest kolejny odcineczek z Minecraft Dungeons na naszym kanale. Moi drodzy, śmieszna sytuacja, ponieważ nie mam słuchawek i niestety nie będę słyszał dźwięków z gry, ponieważ gdzieś zgubiłem słuchawki, nie wiem gdzie one się podziały, gdzieś zaginęły, nie wiem czy mi je ktoś zabrał. Mimo wszystko, oczywiście na samym początku zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Także według mojej obietnicy lecimy z DLC-kami, które zostały dodane do tej gry, no i są dwa DLC, które wam za chwilę pokażę, ale tak jak mówię, jest mega dziwna sytuacja, ponieważ gdzieś mi wyparowały słuchawki, także jeśli coś tam się będzie ciekawego dźwiękowo działo, to niestety ja tego nie będę słyszał, ponieważ moje słuchawki przepadły, nie wiem gdzie się one podziały, czy pod łóżkiem, szukałem wszędzie, po prostu ich nie ma. Także słuchajcie, przechodzimy, mega się jaram. Okej, także słuchajcie, mamy kontynent, jak i mamy również wyspiańskie krainy. No i tak, mamy wyspiańskie krainy, w wyspiańskich krainach mamy tutaj taką lodową krainę, jak i mamy również taką dżunglową krainę. No i teraz pytanie, od czego fajnie by było tutaj zacząć? Ja ogólnie nie przepadam za takimi zimowymi klimatami, natomiast to DLC zostało chyba dodane później, także wydaje mi się, że to by była fajna opcja, ponieważ takich filmików z tej krainy jest jeszcze na YouTubie mało. Okej, także zaczynamy od pierwszej misji, Zmrożony Fjord. Ogólnie nie wiem ile tutaj jest misji w tej krainie, nie wydaje się to zbyt duże, zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądało. Także co, poziom trudności, nie wiem jaki tu wziąć. Powiem wam, że ja się boję brać te wysokie poziomy trudności, ponieważ ja jestem mega słaby, ale wy o tym wiecie, także nie wiem co tu wziąć. Mam nadzieję, że jeśli wezmę niski poziom trudności, to mi to wybaczycie, weźmiemy sobie na przykład tutaj czwóreczkę. Myślę, że czwóreczka to nie będzie tak źle, albo nie, piąteczkę, okej, weźmiemy piąteczkę, tam widziałem moja moc była malutka, także nie wiem czy sobie poradzę, zobaczymy jak ta misja wyjdzie, mam nadzieję, że nie będę cały czas umierał, bo nie lubię czegoś takiego i ten odcinek nie chcę, żeby też trwał później, nie wiadomo jak długo, okej, Zmrożony Fjord, misję rozpoczynamy, ja niestety dźwięków z gry nie słyszę, bo tak jak mówię, gdzieś słuchawki mi zaginęły, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy, no i co, oczywiście ta wstawka fabularna, gdzie nie powinien się tak naprawdę odzywać, no bo wam przeszkadzam. Okej, także słuchajcie, ogólnie jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to koniecznie obejrzyjcie, bo zdobyliśmy tam taką fajną tutaj szatę maga, która jest naprawdę kozacka. Ona nie jest jakaś super dobra, jeśli chodzi o obronę, natomiast jest rzadka, bo to wyleciało nam z tego ostatecznego bossa, także jeśli chodzi o wygląd wizualnie, to naprawdę to spoko wygląda. Zdrowie plus 93, czas odnowienia artefaktu minus 25%, aura szybkości poruszania plus 15%, także no jest w miarę ok. No i tak jak mówię, przechodzimy do naszej misji. Zobaczymy co tutaj się będzie działo. Jestem mega podjarany tym DLC-kiem. Oczywiście szmaragdy czy też emeraldy tutaj zbieramy. Czy ja mogę to jakoś tak zebrać? Czy to tak nie działa? Czy ja czegoś nie rozumiem tutaj? Halo? Okej. Nieistotne, przechodzimy do tutaj ważniejszych spraw, czyli musimy... W ogóle właśnie to jest ciekawa sprawa kolejna, bo nie wiem, czy tutaj będą jakieś bossy, czy będą jacyś bossowie na końcu. Zobaczymy, to jest też naprawdę ciekawe. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo, bo jestem mega podjarany. Dzisiaj te DLC-ki kupiłem i od razu zacząłem właśnie nagrywać odcineczki. Co? Co? Dwa strzały? Serio? Okej, widzę, że to już będzie ciężkie, także wydaje mi się, że poziom trudności sobie od razu zmniejszymy, także szybki powrót do obozu, bo to nie jest dla mnie. To w ogóle była dziwna akcja, no spoko. Czy ja sobie w ogóle będę tutaj radził, bo to jest, powiem wam, ciekawe. Okej, pominiemy sobie wstęp, ponieważ już go raz obejrzeliśmy. No i co? Idziemy znaleźć źródło. Okej, musimy znaleźć jakieś źródło. Zobaczymy, czy nam się to uda, bo jak dostanę zaraz strzała od tego tutaj nosacza, który bije po nie wiadomo jak dużo. W ogóle zobaczcie, zombie zamrożony. Zamrożony zombiak, który tutaj jakimiś lodowymi kulami strzela. Naprawdę kozacko. W ogóle zobaczcie, jest tutaj jakiś króliczek, zając? Wow.
Nowe mopki, widzę, są dodane. Dużo nowych potworów i dużo nowych ogólnie mopków. To znaczy, tak naprawdę potwory są takie same, z tym, że są jakieś, o zobaczcie, pomrożone i biją dużo więcej. Jest naprawdę ciężko i mega żałuję, że nie słyszę w tym momencie dźwięków z gry, bo tak jak mówię, moje słuchawki gdzieś zaginęły i zaraz umrę. Ej, powiem wam, że to nie będzie łatwe, nie? To nie będzie łatwe, serio. Zobaczcie. Czy ja w ogóle sobie poradzę? Czy ja jestem na ten moment sprawny, że tak powiem, fizycznie przygotowany na te tutaj... Wow, no okej, spoko, fajny efekt. Czy ja jestem w ogóle przygotowany na te tutaj pułapki? Dobra, chyba zaraz umrę. Zobaczcie ile mam HP, że jeszcze żyję. Czy jestem przygotowany na te potwory, które tutaj są? Masakra, słuchajcie. Nie wiem czy... Nie. Okej, uleczyłem się. Słuchajcie, jak wygląda mój ekwipunek w ogóle? Czy ja mam coś tutaj dobrego? Okej, mam to. To jest lepsze. Nie, to nie jest lepsze, słuchajcie, to jest lepsze. Okej. Jest naprawdę mega ciężko. Może tą zbroję sobie by warto było wymienić, albo w ogóle coś poulepszyć, bo mam 4 punkciki. I możemy sobie tą maczugę, którą tu mam, poulepszać. Po niektórych atakach możesz szybko przeprowadzić kolejny atak. Dobra, to się przyda, bo ta broń jest mega wolna. Także to sobie ulepszyliśmy. Nie wiem dlaczego aż do poziomu 3. No ale niech już będzie. Mam jeszcze jeden punkcik, także dobrze by było coś jeszcze ulepszyć. A to wymaga 3 punkcików. Okej, nieistotne. Lecimy dalej z tą moją maczugą. I problem jest taki tej maczugi, że ona jest bardzo słabo na dystans. Ona jest mały dystansik ma ta maczuga. A nie mam strzał, więc tak czy inaczej muszę się bić z bliska. Ale jak już biję te potwory, to obrażenia dostają naprawdę spore. Natomiast te potwory też zadają mi spore obrażenia, więc to mówię wam, że nie będzie łatwo. Okej, rozumiem, że z tych króliczków tutaj, które są, czy zająców, wylatuje nam jedzonko, także tyle dobrze. Okej, mamy tutaj heala. Tutaj szmaragdy sobie zbieramy. Jakżeby inaczej. Ogólnie na razie potwory nie są jakieś super nie wiadomo jakie fajne, bo to wszystko się powtarza, mam wrażenie. Ale jest okej. O, dostaliśmy siłę i dostaliśmy jakąś regenerację, także spoko. Tam jakaś rybka była, którą sobie zjedliśmy. Dostałem, o nie. Dostałem jakieś strzały. Także spoko i zaraz umrę, bo mega obrażenia zadają te tutaj ziomeczki. Fajnie by było użyć heala. Halo, czy ja mogę użyć heala? Dobra. Okej, bijemy. To powiem wam, że jest naprawdę mega ciężka misja i że to nie będzie łatwe, nie? Mam nadzieję, że te misje nie są nie wiadomo jak długie i że będę w stanie sobie w ogóle z tymi misjami tutaj poradzić. Wziąłem najmniejszy poziom trudności teraz, a i tak jest mega ciężko, nie? Okej. To, słuchajcie, będzie mega wyzwanie i coś czuję, że to na kilka odcinków będziemy te DLC-ki robić i coś czuję, że będziemy musieli kogoś z naszej ekipy, z naszej drużyny B... Ostatnia szansa. No niestety, to jest mega ciężkie. Coś czuję, że z naszej ekipy, że z drużyny B będziemy musieli kogoś zwerbować, żeby nam pomógł te DLC-ki wykonać. Nie wiem, czy kojarzycie Leona. Leona, kanał macie oczywiście w opisie, całą ekipę moją macie w opisie, także możecie sobie zobaczyć, kto tam jest w tej ekipie. No i myślę, że będziemy musieli kogoś zwerbować, bo naprawdę te DLC są mega ciężkie. Przynajmniej z tymi tutaj rzeczami, które ja na ten moment mam. To jest naprawdę mega ciężko. No i koniec gry, słuchajcie. Okej, zrobimy jeszcze jedno podejście. Jeśli się tym razem nie uda, zobaczymy jak daleko zajdę, bo czuję, że tego nie przejdę. Ja to wiem, że tego nie przejdę. Zobaczymy jak daleko zajdę. I to mnie mega zaskoczyło, powiem wam. Okej, ostatnie życie mamy. Zobaczymy, w sumie 2 życia chyba są, bo to jest jeszcze jedno tam dodatkowe. Zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Tutaj zabijamy, to chyba są akurat szkielety. Takich jeszcze nie widziałem, okej. Kolejne nosacze, które trzeba pokonać. Ło, tego nie miałem używać. No nie, tu w ogóle wybuchy do tych szamanów. Tego trzeba mega unikać. Trójeczka, żeby się troszkę wyhealować. Okej, tego w sumie niepotrzebnie użyłem. Ale jak już użyłem, no to idziemy dalej. Tak, to są szkielety. To są szkielety, takie zimowe szkielety. Trzeba zabić tego szamana, który gdzieś tutaj stawia nam te ściany, które mnie blokują. Takiego walla postawi i nie można nic zrobić. To jest mega wkurzające. Gdzie on jest? Chodź tutaj. Dobra, szamana nie ma. Za to jest od groma potworów, z którymi nie wiem, czy sobie poradzę. Tak jak mówię, mam za słabą zbroję. Mega za słabą zbroję. Jestem
jeszcze za słaby. No niestety, ostatnia szansa, słuchajcie. Przede wszystkim muszę mieć większy pancerz, większy armor. Zaraz pójdziemy do kupca jakiegoś, który coś takiego nam może zaoferować. I zobaczymy, czy w ogóle coś takiego będzie miał. Bo jeśli nie, no to ja nie wiem, co ja zrobię. To będę musiał kogoś werbować do pomocy mi tutaj, żeby mi pomógł to przechodzić. Na przykład Leonka, który nie chce ze mną grać. Zobaczymy. No niestety, koniec gry. No więc słuchajcie, początek naszej przygody z dodatkami nie wygląda za ciekawie. Zobaczymy, jest... W ogóle się nie spodziewałem, że to takie ciężkie będzie, że te potwory będą tak biły. Także zobaczymy sobie, co tu właściwie mamy. Ja w ogóle nie chodziłem tutaj po naszym obozie. Co tutaj jest? Tu jest wiejski kupiec, którego chyba wcześniej nie było. A może i był? Ale ja nie chcę wiejskiego kupca. Wiecie co? Ja bym chciał... Bo tu mogę kupić jakiś przedmiot, ale to są bronie. Ja potrzebuję zbroi, lepszego pancerza. Słuchajcie, można to ulepszyć i na przykład bym sobie chciał jakiś pancerz ulepszyć. Jaki my tu mamy pancerz? Ten pancerz wydaje się spoko. Ulepsz. Można go ulepszyć. I teraz pytanie, czy ulepszymy ten pancerz, czy ulepszać pancerz, który mam na sobie. Dobra, ulepszymy to. Okej. Jeszcze można to ulepszyć, czy już nie? Ja nie wiem, jak to działa do końca. Miejsce na ulepszenia. Okej. Tutaj też coś mamy, jakiś przedmiot. Nie wiem, o co tu chodzi. No dobra, dodamy na przykład to. Ulepsz. I czy to już jest ulepszone? Aby ulepszyć, pomyślnie ukończ misję. Serio? No nie mówcie. O nie, a ja emeraldy swoje wydałem. Kupiec sprzedający luksusowe towary, to już widzieliśmy. Ale co ty masz tu luksusowego? Tu masz jakiś fajny miecz za 390 szmaragdów. No ziomuś, to my się nie dogadamy, bo ja mam tylko 81. A tutaj tajemniczy kupiec. Tajemniczy kupiec ma jakieś tajemnicze skrzynki, których też nie mogę kupić, ponieważ wszystkie emeraldy zostały niestety zużyte. Tam jest w ogóle jakaś skrzyneczka. A jak tam wejść? Halo? Tam jest jakaś skrzyneczka. W ogóle zobaczcie, ja tego wcześniej nie widziałem. Tutaj jakiś most, tam jakieś owieczki. Sobie przy okazji obóz pozwiedzamy, jak już tutaj jesteśmy. Taki wstępniaczek zrobimy. Są jakieś skrzynki, z których wylatują nam takie darmowe szmaragdy? Czy co? Co to jest? Tak, darmowe szmaragdy. No spoko. Zdobądź. 160, 170, 180 szmaragdów dodatkowo mamy, no spoko. I tu jest kolejna skrzynka, no nie wiedziałem, że tak w tym obozie można sobie skrzyneczki otwierać, z których wylatują nam szmaragdy. Mamy 230 szmaragdów, to być może stać mnie na jakąś randomową skrzyneczkę, zaraz zobaczymy. Tak, teraz pytanie, jaką otworzyć. Tutaj mamy losowy przedmiot, daje losowy artefakt, zbroję, broń, dystansową lub broń do walki wręcz. Zbroję daje, czyli zbroi potrzebujemy. A czym to się różni? Nie wiem, czym to się różni, ale kupimy sobie, okej. O nie, dostaliśmy jakiś amulet żelaznej skóry. Amulet żelaznej skóry jest pradawny i poza czasem. Nikt nie wie, jakim sposobem piasek bez końca przesypuje się przez pęknięcie o żelazie. Spoko wszystko, ale chcę zobaczyć, jak to działa. Ekwipunek. Wiem, że przedmioty też można sprzedawać. Czas trwa, daje na krótki czas znaczną premię do obrony. To jest spoko akurat. I to można by było sobie użyć zamiast tego. Okej, lecimy troszkę w defensywę. Nie będziemy lecić w atak, tylko troszkę w defensywę. Czyli mamy totem, który daje nam regenerację, czyli zdrowie. I totem i amulet, który daje nam zbroję. Także dwa dobre artefakty są. I no i mamy jeden artefakt do ataku, czyli to tutaj, to, czyli żniwiarz. Także to też jest spoko, czyli taki wybuch obszarówka. I myślę, że to jest na początek spoko. Także słuchajcie... Wstępny odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał, będziecie wiedzieć już mniej więcej, co będzie kontynuowane, będzie DLC, mam nadzieję, że w przyszłym odcinku, następnym, który się pojawi na kanale, pojawi się również Leon, ponieważ wziąłbym go do pomocy, nie wiem, czy uda mi się go namówić, jeśli nie, to będę musiał sobie radzić sam, także słuchajcie... Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i co, trzymajcie się, hej!